sieci można przeczytać o paru wpisach zachodnich, które są niekorzystne odnośnie Bluetooth w nowej słuchawce iPhone'a 12. Wpisy mówią, że są problemy z łącznością słuchawek tych Bowers-Wilkinson z nowymi iPhone'ami, że dokładnie o to chodzi, że nie można ich sparować i one nie pracują. No, ja chciałem to zdementować, ponieważ mam 12 iPhone'a Pro wersję i no i bez problemów to wszystko pracuje, chodzi, słychać nawet tutaj jakiś tam dźwięk. Mam go już drugi dzień, nie ma problemu. Dzisiaj byłem ze słuchawkami około godzinę czasu podczas spaceru, także nigdy nie rozłączyło się to. Myślę, że tam jakieś może były problemy na jakimś innym polu. Także jeżeli ktoś myśli o zmianie najnowszego iPhone'a 12 Pro, to nie ma co tu rozważać, będzie wszystko chodziło. Wcześniejsza opcja to jest 10, na 10 też bardzo ładnie chodziły te słuchawki. Także 12 to można to zdemontować, wysłać między bajki. Bardzo ładnie chodzą te słuchawki z iPhone'em 12.